Witam Was. Dzisiaj będzie filmik nieco inny, ponieważ zaprezentuję Wam piękno otaczającej mnie przyrody. Będzie to film z torfowiska. Myślę, że wielu z Was nie było nigdy na torfowisku, nie wiedziało, jak to wygląda. Jest to teren podmokły, trzeba się udać tam w kaloszach. Najlepiej, jeśli nigdy nie byliśmy na takim obiekcie, nie udawać się tam samemu. Z tego względu, że bywa bardzo mokro, co teraz zaprezentuję. Zobaczcie, wszystko faluje. Wody jest naprawdę dużo. Ale nie o tym teraz, bo o tej porze roku, na przełomie maja i czerwca, na torfowisku można zaobserwować pięknie kwitnące bagno. Bagno, czyli to jest roślina taka, wydzielająca intensywne olejki eteryczne. Kiedyś wykorzystywana jako roślina na przeciwmolom, wydziela taki cytrusowo świerkowy, można powiedzieć, aromat, wysoce specyficzny. Wygląda pięknie, całe kobierce kwiatów, ale najważniejsze i co najpiękniejsze na torfowiska to żurawina błotna. Pięknie kwitnąca, gęsto obsypana kwiatami w tym roku. Na jesieni to wszystko zamieni się w owoce, które będzie można zebrać. Przepiękne, czerwone jagody, bardzo zdrowe. Takie widoczki na torfowisku można zobaczyć. Jeszcze niedługo zakwitnie ta roślina, czyli wełnianka pochwowata, już się szykuje do kwitnięcia. Ale ta żurawina, coś przepięknego. I tak, zobaczcie, całe połacie tej żurawiny. Wszędzie ta żurawina kwitnąca. Coś fantastycznego. Trzymajcie się. Do zobaczenia.